Witam was, moi drodzy. Dzisiaj dość nietypowa eksploracja. Wbijam na noc do opuszczonego psychiatryka. Muszę tutaj być naprawdę bardzo ostrożny. Jeden z budynków to nadal czynny zakład psychiatryczny. Nikt nie może mnie nakryć. Powoli będziemy wchodzić do środka. Zapada już zmrok. Ja dzisiaj spędzam tutaj noc. Także naprawdę będzie co oglądać. Chodźmy. Chodźmy powoli. Będę próbował się dostać do środka. Jak widać, jest całkowity zakaz wstępu. Zakład psychiatryczny wygląda naprawdę niesamowicie. Miejsce pełne grozy. Nie widzę nigdzie wejścia. I to mnie martwi. O kurde. Zobaczcie. Wózek inwalidzki. Jest to, że nie ma wejścia. Tutaj też wszystko zabite dachami. Może tu będą otwarte okna. Niestety nie. Mamy tu jakieś wejście. Wiecie co? Spróbujemy wejść tędy. Sprawdzimy teraz. Sprawdzimy teraz, co kryje się w podziemiach tego psychiatryka. Tutaj nie ma nic. Powiem wam, że bardzo liczę na to, że uda się wejść na górę. Zobaczcie, fundamenty. Przypomniało mi się po tych tunelach, jak byłem w opuszczonym kościele i również byłem w podziemiach i były tak samo wydrążone takie tunele. O kurde, tutaj jeszcze więcej tuneli.
jakieś stare elementy z pieca. Nic tu nie ma. Grabki, łopaty. Doniczki. Jakieś zabytkowe fotele. Dalsza część podziemi. Więcej elementów metalowych. Kierownica z rowera. Zapasowe płytki. Nie wiem, czy tam dalej iść. Wszędzie są kable. Zastanawiam się, czy jest tutaj prąd. O, tu mamy jakieś wejście. O kurczę, może to będzie do środka. Pajęczyny. Butelki. Ciekawe, czy jest jakaś data. Nie ma. Dotarliśmy do kotłowni. Zobaczcie, ile piecy. Tu kolejny. I tutaj największy. Widzę, że jest tutaj mokro. A nie jestem przekonany, czy nie ma tutaj nigdzie kabla jakiegoś na ziemi. Byłoby nieciekawie. Tutaj jeszcze jeden piec. Nie, tu nie piec. Sprzęt nie należy do najnowszych. Jestem mega zadowolony. I koniec. No nie gadajcie. Nie. Wiedziałem, że tak będzie. To było zbyt piękne. Ale jestem pewien, że szło wjechać tutaj windą do góry. Może da się coś wykombinować. Zobaczcie. Z boku idzie wejść. Może da radę jakoś z boku wejść. Gdzie doszedłbym? Tego to nie wiem. Kurde. Jestem rozczarowany. Niedobrze. Może spróbujemy tam dalej.
iść. Żebym się tu, kurde, nie zgubił za chwilę. Tunele robią się coraz głębsze. A ja nadal nie znalazłem wejścia na górę. Tutaj też go nie ma. Chyba muszę wyjść z powrotem na zewnątrz i spróbować wejść od strony dachu. Niedobrze. Za szybko się ucieszyłem, że znalazłem schody i efektem tego nigdzie nie wyszłem. Nie ma wejścia. Skoro tam nie ma wejścia, będziemy próbować gdzie indziej. Opuszczona szklarnia. Tędy na pewno nie dostaniemy się na górę. Wybaczcie za brak światła. Jednak z tamtej strony jest nadal aktywny zakład psychiatryczny. Niestety nie mogę teraz oświetlić. Mam nadzieję, że nie zdradziłem swojej pozycji. Kurde, nie wiem, którędy mam wejść. Jest. Dotarłem do wejścia.
Słuchajcie, znajduję się w szpitalu psychiatrycznym dla kobiet. Od 2010 został całkowicie zamknięty. Miejsce jest przerażające. Wiem, że wybuchł tutaj również pożar. Zresztą widać to po tym pomieszczeniu. Jest bardzo zimno. Przerażający. Jest bardzo duży i ma wiele pomieszczeń, które chcę dzisiaj odwiedzić. A tutaj co się działo? Słuchajcie. Najprawdopodobniej przesiadywali różni ludzie. Spędzali tutaj czas miło, jak widać po trunkach. Jaki stół. Mosiężne nogi. Idziemy dalej zobaczyć. Głośniki. Wszystko przegnite. Trzeba stąd uciekać. Wanna, materace. O kurde. A co tutaj się wydarzyło? Drzwi pochlapane krwią. Masakra. Słyszałem, że tutaj odprawiano różne rytuały. Krzyż obrócony do góry nogami wskazuje na to, że to prawda. Słuchajcie, ja dzisiaj spędzam tutaj noc. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale na pewno będzie ciekawie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie odwiedzi w nocy. A obok blancik. Ktoś tutaj się nieźle schizował. Dobra, idziemy dalej. Łóżka szpitalne. To miejsce jest naprawdę przerażające. Powiem wam, że zaczynam się tutaj gubić powoli. Więcej łóżek. Dokument.
dokumentacja. Tu kolejne zakręty. Szczerze nie wiem, w którą stronę mam iść. Gazety. Bardzo stare. Zobaczcie, z 1965 roku. To naprawdę wiekowe gazety. Powoli zmierzamy w stronę oddziału dziecięcego. Tak, właśnie w tamtym kierunku. Szpital wygląda, jakby nie miał końca. Tutaj mam pomieszczenie wypełnione wszystkimi przedmiotami, które kiedyś zalegały tutaj, w tym szpitalu psychiatrycznym. Jest tego naprawdę bardzo dużo. A co to? Nie mam pojęcia, co to jest. Idziemy dalej. Wchodzimy teraz w oddział dziecięcy. Zresztą widać to po zabawkach. Nie ma baterii. Spadający się tynk opada na kartony z zabawkami, które niegdyś tutaj zalegały. Idziemy dalej. Zobaczcie, ile tutaj jest tych zabawek. To wszystko tutaj naprawdę stoi i tego nikt nie zabrał. Zobaczcie, ile zabawek. A co tu mamy? Domek. Można go zamknąć lub otworzyć. Proszę. Czekaj, czy się dalej otwiera? Tak! Zobaczcie, jak wygląda po otwarciu. A tutaj mamy kilku przyjaciół. Miejsce jest naprawdę niesamowite. Zobaczcie te drewniane autko. I wiele innych zabawek, które leżą już na ziemi nieużywane. Nawet kolejka elektryczna.
szoku po prostu. Dlaczego te zabawki nie trafiły do tych biedniejszych dzieci? O kurde, nawet ubranka zostały. Zobaczcie to. Ciuszki pewnie od pacjentów, tak samo i obuwie. Zobaczcie, jaki domek piękny. Ciekawe, czy można go tu postawić? Coś pięknego. Króliczek Duracella. Tutaj mamy toaletę. Również częściowo wypełniona zabawkami. Idziemy dalej. Tutaj też zabawki. O kurde. Zobaczcie tą toaletę. Dlaczego ktoś przeniósł wszystkie zabawki tutaj? Sknerus ma kwacz. A tutaj kogo mamy? Świeżaka? Nieciekawy widok. Zrobił swoje. Dobra. Idziemy dalej. Muszę wam powiedzieć, przypomnieć, że dzisiaj zostaję tutaj na noc. I potrzebuję jakiegoś miejsca, gdzie bym mógł rozłożyć namiot, w którym będę spał. Garnitur. I lalka. Idziemy dalej. Pianino. Niektóre klawisze jeszcze działają, choć jest rozstrojone na 100%. Zobaczcie, ile tu mebli zostało. To jakieś rysunki dla dzieci. Tutaj tak samo. A co tutaj mamy? Nic ciekawego.
wszędzie krzesło. Dobra, wracamy. Wiem, że jest tutaj jeszcze jedno piętro. Zaraz sprawdzimy, gdzie. Tu mamy recepcję. Zobaczcie, telefon. Tutaj pacjenta, który nie zdąży uciec chyba. Muszę na chwilę zgasić latarkę. Idźcie za moim głosem. Tu jest wejście na górę. Powiem wam, że na dole nie znalazłem żadnego miejsca, gdzie mogę rozbić namiot i spędzić tutaj noc. Dlatego idziemy na górę. Chociaż tutaj też nie wygląda zbyt ciekawie. Wszystko, co tu widzimy, nie wskazuje na przyjazną atmosferę. Winda. Musimy poszukać jakiegoś miejsca, gdzie mogę się rozbić. Naprawdę przerażające. Co tu się działo? Dobra, najpierw muszę znaleźć miejsce, gdzie rozbiję namiot. O kurde. Co tu się dzieje? Słuchajcie. Wejście na strych. Takie dość amatorskie, ale wbijam się na górę i być może właśnie tam rozbiję namiot. O ile nic nie spadnie w ten czas. To chyba jest to miejsce. Tak jest. Tutaj będę, mi się wydaje, najbezpieczniejszy. Poszycie dachu. Wszystko wygląda stabilnie dość. Moi drodzy, zrobimy tak. Ja sobie teraz tu poszukam miejsca, rozbiję namiot, w którym będę dzisiaj nocował. A póki co, rozłączam się i widzimy się za chwilkę. Z powrotem. Tutaj swój namiot, w
którym właśnie spędzę całą noc. Dobra. Trzeba teraz śpiwór zrobić. Myślę, że teraz mam wszystko kompletne. Chcę zobaczyć, jak wygląda w środku. Rozbiłem tutaj, dlatego że tu jest otwarte okno. Mam napływ świeżego powietrza, więc będzie wszystko ok. O. Tak wygląda mój namiot. To jest piwór, plecaczek, cały sprzęt trzymam w ręku. Tu mamy resztę poddasza. Może wyglądam mrocznie, ale nie jest wcale tak źle. Przynajmniej dla mnie. Namiocik może nie jest jakiś rewelacyjny, ale na dzisiejszą eksplorację wystarczy na 100%. Pokażę wam, jak wygląda z zewnątrz. Tak wygląda mój namiocik. Jest całkiem fajny. Dzisiaj tutaj spędzamy noc. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, jak mówili. Zobaczymy jeszcze widok z okna, ale nie sądzę, że będzie coś widać. Jest bardzo późno. Nie. Niestety, ale nic nie widać. Jest tylko mój namiocik. Dobra. Bierzemy latarkę. I wbijamy dalej. Pokażę wam jeszcze pomieszczenia, które pominęliśmy wcześniej. A mianowicie jest tutaj też taki mini bar. O właśnie, o to mi chodziło. Zobaczcie. Być może mogli sobie tutaj wpaść na piwko. Tutaj co? Chyba był odstawiany jakiś teatr. Zobaczcie, wszędzie rozłożone krzesła. Nawet widownia jest. Kurtyna. Dzień dobry.
pokażę wam trochę góry i po prostu pójdę się położyć spać. O, jesteśmy za barem. Pomieszczenie, w którym trzymano pewnie szklanki, kubki, wszystko związane z barem. Zobaczcie, ile wody. Dobra, ja powoli idę do namiotu. Już jest pora na tyle późna, że muszę się położyć. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widzi z zewnątrz. Jest i namiot. Dotarliśmy. Dotarliśmy. Właśnie tutaj dzisiaj spędzę noc. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, jak mówili. Ponoć nocą schodzą się tutaj różne typy spod ciemnej gwiazdy. Zdarzało się, że odbywały się tutaj jakieś rytuały satanistyczne. Czy to prawda? Przekonamy się dzisiaj w nocy. A póki co muszę coś zjeść, napić się i widzimy się najprawdopodobniej rano. Słuchajcie, usłyszałem jakieś hałasy. Muszę to sprawdzić. Jest godzina 3 nad ranem. Wrażenie, że ktoś tutaj chodzi. Słyszałem, jakby coś się przewracało. Nie powiem, że nie mam stracha, bo bym skłamał. Ale słyszałem tutaj coś niezbyt ciekawego. Po prostu jakby ktoś tam był na dole. Słyszeliście? Ktoś tam chodzi. Kurde. Nie jestem w stanie tu zasnąć dłużej. Jest bardzo zimno. Nie, muszę to sprawdzić. Kogoś słyszę na dole. Inaczej nie zasnę, nie ma opcji.
Muszę zejść na dół najpierw. Ewidentnie kogoś słyszałem. Nie wiem, z której strony. Ale ktoś tu łazi. Słyszeliście? Ktoś tu jest. Nie wiem, czy najniebezpieczniej nie będzie zostać u góry. Ale nie wiem wtedy, czy zasnę w ogóle jeszcze. Jest dopiero trzecia. Halo? Nie wygląda to za ciekawie. Nie wiem, czy nie będzie trzeba się stąd ewakuować. Co to jest? Słyszałem jakieś dziwne dźwięki. Nie wiem, skąd one dochodzą, ale są przerażające. Chyba był błąd zostawać tu na noc. Halo? Muszę stąd wyjść. Co tu się działo? Materace, ktoś tutaj sypia. Muszę się stąd zawijać. Tak, nie jestem tu bezpieczny. Pakuję się, wychodzę stąd. Nie spędzę tu ani chwili dłużej. Na 100% nie jestem tutaj sam. Nie będę ryzykował. Pakuję namiot i spadam stąd. Jeżeli się za chwilę nie uspokoi
i nie będę słyszał żadnych dźwięków, to zostaję do rana. Jeżeli będzie problem, spadam stąd za chwilę. Po prostu pakuję się i spieprzam. Witajcie ponownie. Noc zleciała jako tako, można powiedzieć. Ale widzimy, że już się rozjaśniło. To oznacza, że czas na mnie. Trzeba będzie się spakować. Spakować namiocik. I powoli ruszyć w drogę. O. Teraz widzimy to trochę inaczej. W nocy wyglądało tu o wiele mroczniej. Jednak to najprawdopodobniej było najbezpieczniejsze miejsce tutaj. Dobra. Ja muszę się powoli spakować i ruszyć dalej w drogę. Mój piękny namiocik. No nic. Ja się spakuję i wyruszamy na dół. Sprawdzimy jeszcze, jak to wygląda wszystko w dzień i powoli będę się oddalał już do domu. Dobra. Najwyższy czas na pakowanie. Za chwilkę wychodzimy na zewnątrz i pooglądamy jeszcze wnętrze tego całego psychiatryka. A na razie się rozłączam. Dobra. Noc była naprawdę niesamowita, ale najwyższy czas się zbierać stąd. Za oknami zrobiło się już widno, więc spokojnie mogę opuścić to miejsce. Pokażę wam jeszcze kilka ujęć w dzień. Zobaczcie ten sufit. Zrobimy kilka ujęć w dzień i zawijam się stąd. Teraz gdzie tu było wyjście? Tutaj. Już zapomniałem. Powiem wam tak, jak teraz chodzę, a w nocy jest bardzo duża różnica. O wiele mroczniej chodzi się tutaj w nocy. Przejdziemy się jeszcze raz tymi pomieszczeniami, które nas tak przerażały nocnym spacerem. Wcale nie jest aż tak źle. Światło dzienne. Nikogo nie widać tutaj, ale było słychać ludzkie głosy w nocy i miałem wrażenie, że naprawdę ktoś tutaj chodził.
Być może nawet byli tutaj i popijali sobie ten niesamowity trunk. Ja likru akurat nie przepadam za likrem. Wrócimy kamerkę. W dzień tak naprawdę nie ma się czego bać. To wyobraźnia płata nam figle. Jeszcze raz zobaczymy te mroczne pomieszczenie. Muszę się już z tobą pożegnać niestety. A widzę, że ona sobie tutaj lolka przypalała. No ładnie. Zostawić ją samą na chwilę. Dobra, idziemy dalej. Się tędy prześliznąć. Zobaczymy jeszcze drugą część. To są tutaj te wszystkie zabawki. Królik Duracella. Dobra. Coś mi się wydaje, że to by było tyle. Myślę, że urbex wam się podobał. Że było również trochę adrenalinki w nocy. Ja już się stąd zawijam. Najwyższa pora, by Pepol wrócił do domu. Muszą tu bardzo długo siedzieć. Dzięcioła słychać. Dobra. Moi drodzy, w tym miejscu kończę już eksplorację. Zapraszam was znów za tydzień.
pożegnamy już się z tym miejscem. Było bardzo fajnie. Ja się dobrze bawiłem, mam nadzieję, że wy też. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Trzymajcie się.